Dobrze. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, w gronie właścicieli Rady Nadzorczej i kierownictwa klubu chcemy dzisiaj Państwu przedstawić nowego trenera Śląska Wrocław. Tym trenerem zostaje Pan Stanisław Lewi, czeski trener, którego dzisiaj witamy na pokładzie. Zanim Pan trener się przedstawi, zanim przejdziemy do najbardziej interesującej pewnie Państwa części sportowej, to chcę powiedzieć rzecz następującą. Po pierwsze, bardzo raz jeszcze serdecznie chcę podziękować Panu trenerowi Lemczykowi. Pracując z Panem trenerem Lemczykiem, Śląsk to był wicemistrzostwo Polski, to był mistrzostwo Polski, to był superkubek. I to jest dużo potu i wysiłku Pana trenera Lemczyka. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jesteśmy w nowym sezonie. Przed piłkarzami nowe zadania. Chcemy napełnić stadion. Chcemy, żeby Śląsk się liczył w walce o mistrzostwo Polski. Chcemy, żeby zawodnicy grali nieco bardziej ofensywnie. Mamy nowego trenera. Będziemy trzymali kciuki za jego pracę. Jestem przekonany, że w drużynie pod wodzą nowego trenera jest naprawdę bardzo dużo potencjału. To tyle z mojej strony. Panie trenerze, jeszcze zrobimy tak. Staniemy, uściśniemy sobie dłonie, żeby pokazać, bo oni lubią takie zdjęcia robić. Chodźcie, chodźcie bliżej. Że koszulki powinniśmy wymienić. Okay. Dobra, fajnie. Siadamy. Jak się Państwo nie pogniewają, to ja za chwileczkę pobiegnę do pracy, ale Pan trener zostaje i jest do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję, Panie Prezydencie. Tak, zanim oddamy głos trenerowi, bardzo bym prosił prezesa Śląska, Pana Piotra Waśniewskiego, kilka słów na temat warunków, na jakich nowy trener został zatrudniony w Śląsku i także być może prezes zdradzi otoczkę negocjacyjną. Witam Państwa. Rzeczywiście od dnia dzisiejszego trenerem Śląska Wrocław jest Stanisław Lewy. Z trenerem został zawarty kontrakt na okres obecnego sezonu z opcją ze strony klubu przedłużenia na kolejny sezon. Podjęliśmy taką decyzję wspólnie z trenerem, że jest to najlepsza, najbardziej sprawiedliwa dla wszystkich stron metoda zatrudnienia, tak aby trener miał szansę przedstawić, zrealizować to, o czym rozmawialiśmy przed podpisaniem kontraktu. Decyzja na temat zatrudnienia nowego trenera i nazwiska, jakie zostało wybrane, jest to składowa wielu elementów i jakby researchu, jaki zrobiliśmy w ostatnim okresie czasu. Klub podjął decyzję, że szukając nowego trenera chce skupić się na rynku czeskim, na rynku słowackim, na rynku bałkańskim, tak aby trenerzy, którzy mieliby przyjść do naszego klubu, byli trenerami o mentalności zbliżonej do mentalności polskiej. Bardzo nam zależało, aby właśnie taki szkoleniowiec mógł być wybrany. Natomiast decyzja, że to jest akurat Stanisław Lewy, jest to powód połączenia przez trenera Stanisława szkoły czeskiej z bardzo dużym naciskiem na szkołę niemiecką. Pan Lewy był zarówno zawodnikiem, jak i trenerem Bundesligi. Spędził tam naprawdę bardzo długi czas. W czasie swojej kariery był także skautem niemieckich klubów, o czym myślę, że sam trener na pewno powie i powie, jakich zawodników dzięki jego pracy pojawiło się, jak zawodnicy widzicie, na rynku europejskim. W ostatnim roku trener Lewy został mistrzem Albanii i to bardzo ciekawa rzecz. Trener, przyjmując ten klub, był na 10. miejscu swoich rozgrywek, a zakończył jako mistrz, mając kilkanaście punktów straty do mistrza kraju. Czyli straty w sensie przed zajmując stanowisko, tak, i udało mu się zdobyć to mistrzostwo.
nie przedłużył umowy z klubem albańskim ze względu na zmiany właścicielskie. Uznał, że te zmiany nie są dla niego zbyt komfortowe i nie chciał tego kontynuować. Dla nas bardzo ważnym elementem jego pracy jest fakt, że trener skupia się na tym, aby wykorzystywać potencjał zawodników, jakim klub dysponuje, i to, że widzi możliwość i chęć pracy z zawodnikami zarówno młodymi, przedstawicielami młodej ekstraklasy, jak i pozyskiwaniem młodych nazwisk do składu i wykorzystywaniem tej swojej pracy jako właśnie taki scout klubów znający dobrze rynek niemiecki, rynek czeski, rynek słowacki. Mamy nadzieję, że właśnie dzięki temu nasz klub będzie mógł w pełni wykorzystywać potencjał zawodników, którzy w tej chwili grają, i dzięki temu nasz udział w rozgrywkach Ligi Europejskiej nie będzie skupiał się tylko na tym, aby coraz to droższych zawodników pozyskiwać, tylko starać się wykorzystać potencjał istniejący na naszym rynku, na rynku najbliższych krajów, gdzie te warunki finansowe są jak gdyby zbliżone do polskiej rzeczywistości. Bardzo trudno będzie Śląskowi Wrocław kiedykolwiek dorównać budżetami do największych klubów Europy, a mając jako cel wspólny jednak na stałe zaistnieć w rozgrywkach europejskich, jest to warunek konieczny. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Panie trenerze, bardzo bym prosił także o kilka słów od pana przywitania z wrocławskimi mediami, z wrocławskimi kibicami. Ja bym chciał przede wszystkim podziękować za bardzo miłe przywitanie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za bardzo miłe powitanie tutaj we Wrocławiu, w klubie. Bardzo się ważim tady tej możliwości trenować mistrza Polska. Jestem niezwykle dumny z tego, że mogę trenować mistrza Polski. Muszę powiedzieć, że mam wielki respekt przed pracą, którą tutaj odbywał mój przedmówca. Oczywiście szanuję i mam wielki respekt dla pracy, którą wykonał mój poprzednik, czyli pan trener Leniczek. Ale samozrejmie takowy jest futbol, że się zmieni jak gracze, tak i trenerzy. Ale jak państwo wiecie, taki jest rzeczywiście futbol, że zmieniają się gracze, zmieniają się trenerzy. To jest rzecz normalna. A ja se samozřejmě pokusím udělat maximum, aby mužstvo opět se dostalo do poprzedniej tabulky a aby dalo ty nejvyšší cíle. Oczywiście zrobię wszystko, żeby zespół znowu wygrywał mecze, dostał się co najmniej do czoła tabeli, no i walczył o tą najwyższą, czyli o mistrza ligi. A ogromna výhoda je, že za tu krátkou dobu jsem tady slyšel od vedení mužstva, že chceme hrát o titul, že chceme hrát o poháry. Jest bardzo dobrze właśnie, že slyšel od kierownictva klubu, przepraszam bardzo, že klub chce grać o nie tylko o mistrzostwo polskie, ale chce również aktywnie uczestniczyć w europejskich pucharach. Protože v Albánii jsem od prvního dne slyšel, že musíme ligu vyhrát. Dlatego, že v Albánii od pierwszego dnia słyszał, chociaż klub zaczynał na 10. miejscu, že jedynym celem to jest po prostu wygrać ligę. A já se velmi těším na tu práci a věřím, že budeme i kvalitně spolupracovat. Cieszę się oczywiście ogromnie z tej pracy i wierzę, że będziemy wspólnie bardzo dobrze współpracować. To by było na uwod z mojej strony wszystko. To tak, następnie. Króciutka informacja. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Zanim oddam państwu głos, chciałem tylko wspomnieć, że po zakończeniu tej oficjalnej części konferencji trener i także pozostali panowie tutaj zgromadzeni będą do dyspozycji dziennikarzy radiowych i telewizyjnych w celu nagrania tak zwanych waszych setek. A mam nadzieję, że pójdzie to w miarę sprawnie, ponieważ trener jest jeszcze umówiony na spotkanie na stadionie przy ulicy Oporowskiej z piłkarzami, a chcielibyśmy jeszcze pokazać trenerowi stadion. Też was zapraszamy do zrobienia paru zdjęć. Myślę, że to dla was też będą ciekawe ujęcia, nie tylko tutaj w sali konferencyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie ewentualnych pytań. Andrzej Lewandowski, proszę bardzo. To może najpierw do pana, panie Piotrze. Kiedy się pojawiła kandydatura pana Lewego i w jaki sposób w ogóle? Rzeczywiście w ostatnich tygodniach pojawiło się wiele
medialnych zwłaszcza informacji o zmianie trenera w Śląsku-Wrocław i de facto wraz z tym dniem zaczęły się pojawiać dziesiątki informacji od wszelkiego rodzaju menedżerów znanych nam dotychczas i takich, których pierwszy raz rzeczy słyszeliśmy o kandydaturach na trenera. My od dłuższego czasu zdawaliśmy sobie sprawę, że bez względu na to, czy to jest tak jak dzisiaj, 3 września, czy w jakimkolwiek innym okresie, że jeżeli będziemy kończyć współpracę z trenerem oraz trenerczykiem, na jaki rodzaj trenera chcemy zdecydować się. I tak jak mówiłem wcześniej, wiedzieliśmy o tym, że naszym głównym celem będzie szkolenie trenerów, zrozumienie trenera, szkoleniowca właśnie z rynku czeskiego, rynku słowackiego lub też rynku bałkańskiego, które to rynki są sportowo bardzo do nas zbliżone pewnie też mentalnie, ale też finansowo. Tak, natomiast jak zawsze rzeczywiście my jako klub sportujemy, jak doskonale wiecie, z kilkoma skautami, zarówno na rynku bałkańskim, jak i na rynku właśnie czeskim i słowackim. Nie był to jakiś większy kłopot, aby być w stanie pozyskać nazwiska osób, trenerów, którzy są trenami wolnymi i dostępnymi. Natomiast absolutnie decyzja na temat trenera Lewego wynikała przede wszystkim z jego bardzo dobrej znajomości rynku czeskiego, rynku słowackiego i rynku niemieckiego i jego tak naprawdę filozofii prowadzenia klubu sportowego i pracy, która jest połączeniem tych dwóch szkół, szkoły czeskiej i szkoły niemieckiej, z dużym naciskiem tak naprawdę na szkołę niemiecką. To teraz do pana trenera, ile razy pan widział Śląsk na żywo, ewentualnie w telewizji? Widział jestem samozrzejmie oba zapasy z Hanowrem. Pan oglądał te dwa nasze mecze z Hanowrem? Jak jsem říkal, tak jak jsme říkali, já sleduji samozřejmě a mám stále kontakt do Německa. Pan normálně codenně ogląda Ligę Niemiecką, má pan speciální program telewizji niemiecki Sky, płacony po prostu pan jako trener bezpośrednio ogląda wszystkie mecze Ligi Niemieckiej, w ten sposób ogląda również mecze pucharowe Hanoveru ze Śląskiem Wrocław. A na żywo jsem viděl wczorajší spotkanie. I był tutaj, był na meczu wczoraj, także widział bezpośrednio mecz wczorajszy, tutaj bezpośrednio na stadionie. Daleko się ukrywał? Jeszcze ze skrzydłami, żeby was nie widać. Ale nigdy na trybunie sobie. On był tutaj gdzieś na trybunie. Michał Bus, Przegląd Sportowy. To jest pytanie do pana trenera. Panie trenerze, gdzie pan widzi największy problem tej drużyny na dzisiaj, na podstawie tego, co pan zdążył zobaczyć? Ja bych nechciał teďko mluvit o nějakých problémech tady toho mistrova, samozřejmě. Je škoda, že se nepodařilo v evropských pohárech mužstvu prokousat do dalších kol. Já viděl jsem dva zápasy s Hanoverem, který je hodně kvalitní bundesligový mužstvo. Bylo bohužel v těch zápasech na cíli. Ale ten včerejší zápas ukázal, že tady to mužstvo má svoji kvalitu, má svůj potenciál. Samozřejmě tam vidět ve druhém poločase určitá únava po těch cestách, ale... Pan oczywiście mówi, że jest to zbyt wcześnie, żeby mówić o ewentualnych problemach tego zespołu. Widział pan przede wszystkim te dwa mecze z Hanowerem. Doskonale pan zna mnóstwo Hanoveru 96. Wie, że jest to bardzo silny niemiecki team Bundesligi. No, wiedział, że też troszkę nie mieliśmy na niego. Wygląda pan w mecz wczorajszy. To pan zdecydowanie widział, to że pierwsza połowa była na pewno dobra. W drugiej połowie było widać wyraźne zmęczenie zawodników, również tym ostatnim meczem z Hanowerem. To są te elementy bezpośrednie, które pan zaobserwował, szczególnie w tym wczorajszym meczu. Czyli podróże. Proszę? Podróże. Oczywiście, no, meczem plus powrotem. Też pytanie do pana prezesa. Jak rozumiem, bo chciałbym potwierdzić, to jest tak, że dotychczasowy sztab zostaje z panem nowym panem trenerem, czy tam będą jakieś zmiany? Jednym z bardzo ważnych elementów rozmowy zarówno z panem Stanisławem, jak i z innymi kandydatami było to, aby nasza drużyna, nasz klub bazował na jakimś fundamencie. Dla nas właśnie praca asystentów to jest taki fundament, tak? Te wszystkie nazwiska młodych trenerów, którzy na nich pracują, są nazwiska, które pracowały co najmniej z ostatnimi dwoma trenerami Śląsku Wrocław i chcieliśmy kontynuację takiej pracy. To dla nas jest ważne, że bez względu na to, kto jest prezesem zarządu, kto jest pierwszym trenerem, kto jest dyrektorem sportowym, jednak ten fundament, ten szkielet klubu funkcjonuje, bo tak to wygląda na całym świecie.
Jednocześnie zależało nam na tym, aby szkoleniowiec, który będzie prowadził naszą drużynę, był maksymalnie otwarty dla swoich współpracowników polskich. Tak? Między innymi dlatego jednym z naszych warunków było także brak zatrudnienia asystenta, tak by jak najszybciej, w cudzysłowie, przymusić trenera do poznania języka polskiego i nauczania się języka polskiego, ale też jednocześnie wykorzystanie jego doświadczenia i wiedzy przez cały klub. Czy to znaczy, że Paweł będzie drugim trenerem? Tak, w wielkim skrócie to oznaczam. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, nie żałem panu było zostawić z rękawiczkę po iluś tam latach współpracy? Říkám, pro mě tady ta nabídka je výzva. Dla pana ta oferta byla nezvyklým vyzváním? Protože samozřejmě nabídka trénovat polského mistra se neodmítá. Oczywiście ofertę trénovat mistra Polski się po prostu taky ofertě się nie odmawia. A jak říkám, já věřím tomu, že společně dosáhneme úspěchu a že ta spolupráce bude fungovat na absolutně profesionální úrovni. Jestem przekonany, że współpraca będzie bardzo dobra i że oczywiście osiągniemy te najwyższe cele, do jakich jest zostanie tutaj powołany. Proszę bardzo, Michał Karpowiak. Michał Karpowiak, wybaczają. Jedno pytanie, takie dwa króciutkie do pana prezesa Wasińskiego. To jest konstrukcja kontraktu sezon plus przedłużenie o jeden, czy do końca sezonu plus jeden, czy do końca sezonu przedłużeniem ewentualnie więcej niż jeden? Nie, jest jeden plus jeden. Dobrze. Drugie pytanie, czy jakby pan trener będzie mocniej współpracował z panem dyrektorem sportowym Krzysztofem Paluszkiem, niż to miało miejsce w ostatnich tygodniach czy miesiącach pobytu trenera oraz Stanęczyka? Myślę, że tak, znowu pojawi się ten element słowa współpraca. Tak, tak, zdecydowanie tak. Jeśli mogę do pana trenera, to chciałem zapytać właśnie o tych, pan prezes wspominał, o tych nazwiskach, które dzięki panu między innymi w Bundeslidze się pojawiły. Gdyby pan mógł coś szerzej opowiedzieć o tej współpracy, o swojej roli w kategorii skauta w Bundeslidze, kogo ewentualnie pan wypatrzył na ten rynek, który się pojawił. Tak já nechci, aby to vypadalo teď nějakým způsobem, koho jsem objevil pro Hamburg, ale... Nechtěl bych, že to bylo dále, že to teraz mluví, koho nalázem na Hamburg, ne? Na dva hráče jsem jezdil speciálně. Ale na dvou hráči speciálně se nimi zajmovávám, poglądávám jich meče. Byl to Van Vuitten, Vincent Kompany. Van Vuitten a Vincent Kompany. A myslím si, že Hamburg z jejich nákupem neudělal žádnou chybu. A jsem překonaný, že dla Hamburgu to byla nezvyklá oferta a při sprzedaży revelacyjny wynik. Protože za velký peníze potom poslal. Přece tak pamatáme, za velké peníze Hamburg tým dvou hráčů sprzedal do jiných klubů. A jinak samozřejmě, co se týče kontaktu do Bundesligy, tak určitě mám velmi dobrý kontakt na Jürgena Kloppa. To se dotýká mojich kontakty bezpośrednich z trenerami Bundesligi, to przede wszystkim mam bardzo dobry kontakt z panem trenerem Jürgenem Kloppem, czyli trenerem Borussii Dortmund, którymśmy często grali. Również z czasów, gdy byli jako przeciwnicy na boisku. A samozřejmě wielki komplement to, co Musnem dokázal, ponieważ jako futbolista to był spíš biec. Oczywiście wielkie uznanie dla tego, co dokazał jako trener, gdyż w momencie, kiedy był graczem, był powiedzmy sobie takim średnim, tak delikatnie. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania? Chciałem się zapytać trenera, jak ksiądz Wrocław będzie grał, znaczy jaka to jest gra, ofensywna, defensywna? Tak ja już jsem se k tomu przyznał, że já se orientuju hodně na německý fotbal, teď už jsem mluvil o Dortmundu, stejně tak jako německé národní mužstvo. Jak už wcześniej wspominałem, zdecydowanie kieruję swoje uwagi, swoje doświadczenie z niemieckiego futbolu, nie tylko Borussia Dortmund, ale również reprezentacja Niemiec. A samozřejmě nejsem trenér, který by chtěl hrát nějaké harakiry, ale určitě trenér, který chce hrát ofenzivně, který chce maximální podporu ofenzivní činnosti.
Oczywiście nie będę na boisku robił jakieś harakiri, ale zdecydowanie będzie to gra ofensywna, czyli ten styl ofensywny jest tym podstawą tego, co powinien Śląsk grać w najbliższych meczach. Musimy już powoli kończyć, więc bardzo proszę ostatnie pytanie, Filip Podolski. Jakie ma pan zdolności językowe? Chciałem zapytać, czy zna pan język hiszpański? Językowie znalazki na chorą. Hiszpański? Hiszpański bohužel ne, ale ovládám ruštinu, ovládám němčinu a rozumím anglicky, rozumím polsky, ale bohužel ta jazyková nebo ta slovní zásoba není taková, abych plynule komunikoval německy, rusky, česky. Takže oczywiście, niestety hiszpańskiego pan nie zna, bardzo dobrze mówi po niemiecku, po rosyjsku. Powiedzmy, angielski rozumie i może się z nim również porozumiewać. No polski to tylko raczej biernie, ale oczywiście będzie starał się znajomość języka polskiego szybciutko